Przeszłam przez parę planet i 150 kaw w kieszeni? Dobra, idziemy podbijać kolejną planetę. O, znowu się rozszerzyli. Czy najpierw zielonych, czy najpierw tych? No to jest bardzo dobre pytanie. Może najpierw zielonych, jak oni są tutaj już ten przejmowani tam. Lecimy, lecimy, lecimy. Jazda. Sześciołap. Ci kurde dam sześciołap. Aja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 j. Powoli. Dobra, najpierw tego. Dobra, jeden jest. Ojej, 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 za mną są. Ile ich tam jest? Troje chyba, albo czworo. Nie jestem pewna. Gdzie oni lecą? Tędy, tu leci jeden. Aj! A ten gdzie? Nie uciekniesz. Oj! Dobra. No i planetka w takim razie. Znaczy miasteczko, nie planetka. Dawać mi tutaj, kurde. Jaka tu jest przyplawa... przyplawa? Jeśli oszczędzisz dzieci spoda, poddamy się. Niech nastanie spokój. Pokój? Dobra. Niech będzie. Spoko. Nie mam nic przeciwka. Przecież i tak w każdej chwili mogę ich ujebać, jak będę miała ochotę, nie? A na razie przynajmniej nie będą mi moich tych... moich planet niszczyć, także spoko. Czy ja mam jakiś kolonizatron? Mam dwa akurat. Czy ja chcę tutaj stawiać kolonie? No powiem szczerze, że to jest taki se pomysł chyba. Jezu, co znowu? Planeta macierzysta. Piraty. O Jezu, zawsze coś. Ała! No co jest? Ty? No te planety to mnie naprawdę nienawidzą. Kurde. No dostałam meteorem. Już to nawet nie ma jak się przed tym obronić, no. Ale nie fair. Co to? A, nic to nie było. Dobra, idę pomóc tej Valhalli w takim razie. Pierdzielę to. O. Dobra. No to co? No to zostali nam w takim razie tylko niebiescy. Jakbym poprosiła wszystkich moich sojuszników, żeby przyszli na tych niebieskich. Coś by to chyba dało, nie? Gdzie są ci piraci? Tu gdzieś. To jeden, dwa statki. No dobra, no. Dobra, jeden jest. Teraz lecimy do drugiego. Cześć, rymkowy. Co ty mi tak słodzisz? Dawaj go. Dawaj moją przyprawę. Nie waż się. Dobrze. O, i nawet pieniążki. Bo chcę. Czy ja mogę coś wam sprzedać? Nie, ale mogę wziąć sobie przyprawę za darmo. Więc wezmę. 1000, znaczy 160 tysięcy mamy. Ty to, kurde, tyle co nic, no. Jezu, jak ja bym chciała mieć kasę. No, miliona potrzebujemy, żeby kolejną planetę macierzystą wykupić. Dobra, zapiszę sobie i zastanówmy się, jakie plany teraz, bo no, oni się tam biją, w sumie wyjebane w nich tak naprawdę.
Ktoś tu gdzieś też się bił, ale chyba już przestał, już chyba ma wywalone. To mój Facebook, jak coś. Czy. Tą planetę mogę sama. Dobra, zobaczmy tak. To jest Pyra, planeta Agaton. Zobaczmy, czy my możemy poprosić ich, żeby wysłali wojska na Agaton. Pyra Agaton. Dyplomacja. Chcę, żebyście zaatakowali kogoś dla mnie. I niestety jest to Mogus. Nie. A Mogusów to my też lubimy, więc nie chcemy. O kurde, ile kasy oni biorą za fioletową tą. I kolonizatron mają tańszy. To ja sobie kupię kolonizatrony. No i chyba trzeba znaleźć jeszcze jedną planetę w takim razie z tym. Z fioletową przyprawką, co? Albo jakąś różową, czy coś takiego. Czy mi się jakiś zajad zrobił w ogóle na ustach? Jezu. Welcome to the family, son. O Jezu. Dup. Ale że dup? Dzięki. Dzięki, Kamci. No, zrobił mi się zajad na ustach. O Jezu. Ujka, najgorzej. Dup z Prima. No ładnie. Jakie plany? Bo ja nie wiem. Nie wiem, co mam robić. Jezuśku. Tu ile w ogóle jest tych planet do sprawdzenia? Dobra, może sprawdźmy te, które są tu najbliżej i po prostu postawmy te dwie kolejne kolonie. Tu są w ogóle jakieś zwierzęta, więc może byłaby jakaś fajna. Tu nie wiadomo, co jest. Aha, to jest w ogóle ten portal. No to nie, no przez portal jeszcze nie przejdziemy, niestety. To jest żółta przyprawa. Na ile żółta przyprawa jest ten? Jest spoko. O, tu jest różowa. Co potem? A to w tytule jest napisane. Jak skończę, jak mi się znudzi, to idę na lolka, bo Verdon prosił o lolka. A później po lolku smajcik na pewno wieczorkiem. Odpalę, bo już mam takie poczucie, kurczę, że pograłabym w tego smajta. No tak, tak mi się chce, że aż szkoda, no. A to, co teraz gram, to aż się dziwię, że nie kojarzysz, bo to jest sporek. Spore jest z 2008 roku. Jedna z takich gier, w które bardzo dużo się zagrywałam w dzieciństwie. Jasne, że trzeba. Sama muszę się pouczyć. Co ty? Dobra, czy ja mogę poprawić tutaj atmosferę? Chyba mogę, nie? Nie mogę, bo nie mam akurat. Burza lodowa. No nie mam nic, co by. Nie mam deszczu meteorów po prostu. Niedobrze. No, 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 to jest to, gdzie tam od komórki zaczynasz i tam wiesz. Po komórce jesteś stworkiem, później faza plemienia i tak dalej, nie? Dobra, zobaczmy jeszcze te gwiazdy tutaj. Tu są zwierzęta, tylko że to jest przyprawa czerwona, a ja nie ukrywam tej czerwonej, no to już jest dość dużo i chyba nie potrzebowałabym jej aż tyle. Tu jest w ogóle jakaś cywilizacja. Cywilizacji nie ruszam, niech sobie tam będą. Dobra. A tu? Nie, no ta też daje czerwona. Tu są natomiast żółte. Żółte są już lepsze. A tutaj też jest czerwona. Dobra. To weźmy sobie jeszcze jedną żółtą. Zrobimy dzięki temu. To jest tier 1. Nie, to jest tier 0. To jest 1. I to jest 1. Czyli mamy możliwość wyboru dwóch planet. Zresztą i tak nie ma chyba większego znaczenia. Zabierzmy sobie tutaj. O Jezu, co znowu? Czemu dwa, czy ileś tam więcej naraz ostrzeżeń się pojawiło? 30 minut ci się pobrało, a ja nie pamiętam ile to ważyło, także nie mam pojęcia nawet.
ale dość dużo chyba, nie? Za 30 giga? 50? Sporo, tak mi się wydaje. Tak czy siak, smajcik jest super. Obce statki plądrują mnie, no kurde, no. Weźcie se plądrujcie coś innego. Na przykład moich wrogów, o. Czemu nie możemy pójść na jakiś taki układ? Ale to fajny krater, ładnie to wygląda. Dobra, weźmy sobie tutaj na środeczku. Zepsujemy krater niestety, ale będziemy mieli dwie przyprawki. Niezbadane są drzewa. Aha, są tylko drzewa, nie ma trawki. To my od razu tutaj wrzucimy. Ładnie my to zrobimy. Trawkę, zrobimy krzaczki. Okej, teraz możemy zwierzątka puścić. Jeden. Drugi. Kilogramów? 30? No, to nieźle się tam nanosiłeś. No. I mamy ustabilizowaną tutaj tą. To oznacza, że możemy dodać zakład pracy. Co zakładów pracy? Jak zwykle jest milion. Kapsuła generatora kopalnianego. Nie miałam jeszcze takiego. Mówisz? Lubisz na siłkę chodzić? Dobra. Na razie zrobimy coś takiego. I niech se żyją. I niech produkują. Później im damy jakieś przyjemności. Gdzie to się? Tutaj się coś plądruje. Atakuje nas nieznany agresor. O nie! Ty! I wezmą. Wezmą to. Jak nic przejmą. Ja pierdziele, no po prostu wziąć ich wszystkich i... Gdzie oni są? Dawać ich tutaj. Dawaj tu. Ja no nie zabiję ich wszystkich, bo mam za mało ten... Za mało energii mam. Statek matka. No, podleć bliżej. Dobra, jedni są, teraz ci tutaj. Nie, nie. Nie. Jak szybko mi energii zabraknie? Powiedzcie mi to. Ała. Chyba dostałam, co? Czy nie? Au, au, au. Au. Au! Meteor koło mnie przeleciał jeszcze. No niestety mam bardzo mało energii. No ale co innego mam zrobić? Muszę robić idealne rakiety. No albo... Albo wysram się cała z energii, albo oddam moje miasto, nie? Dobra. Przeżyliśmy? Przeżyliśmy. Napraw mnie. Mam w piwnicy, no i ogólnie sobie ćwiczę. Zapewniłem sobie bieżnię, atlas, ławeczkę i hantelki. Ale super sprawa, o Jezu. Powiem ci szczerze, że ja najbardziej właśnie też chciałam kupić sobie jakiś właśnie rowerek albo bieżnie, chyba bardziej bieżnie. Tylko zawsze jakoś tak mówiłam sobie, że za mało na to miejsca jest. A jakby się tak zastanowić, to może wcale nie jest za mało miejsca i może rzeczywiście nie byłby to jakiś zły pomysł, nie? Sobie siedzieć na przykład przed kompem, oglądać serial i przy okazji sobie na bieżni dziubdziać, nie? Bieżnie, orbiterek i rowerek i wszystko, kurde, bele. Cały zestaw, no. Co ja mogę od was kupić? W sumie to wszystko mogę kupić, no. Na wszystko szkoda pieniędzy, nie?
Na dyplomacji tutaj nie zrobię. No powiem, że jest dość ciężko. Nie wiem, możemy pójść znowu ich tutaj wybić. Najlepiej byłoby tych niebieskich właśnie wywalić całkowicie, nie? O Jezu, dużo statków tutaj mają. Dość dużo. Gdzie oni? Kurde, straciłam. O, tu lecą. Dobra. To poproszę. Nie wiem, mi się wydaje, że ja nie będę w stanie... Oj, dobra, to poszło. Chciałabym zaatakować tą planetę macierzystą niebieskich, nie? I ją przede wszystkim przejąć. Ale nie wiem, czy będę sama w stanie. Wydaje mi się, że nie. Kurde no. Zdychuj. Coś jeszcze? Nie, nie ma tu nikogo więcej. Dobrze, idziemy od razu im zniszczyć domek. Dobra, oby mnie teraz żaden meteor nie walnął, bo ja chcę kasę. O, dobra, jakąś kaskę wzięłam. Tu jeszcze kaska. Dobra, spadamy stąd, idziemy się naoliwić i spróbujemy zrobić podejście znowu do tej planety macierzystej. Podejrzewam, że się skończy tak jak zawsze do tej pory, ale próbować warto chyba, nie? Nie. Ojejku, jejku. Dzięki. Napraw. Czy ja mogę coś kupić, co mi pomoże w walce z nimi? No nie mogę. Nie mam nic takiego. Ale mogłabym bateryjki kupić. One zawsze coś tam dadzą, nie? Jakby mi było trzeba. Może mniej. 4 weźmy. I weźmy zwykłe baterie. 5. Dobra, niech będzie 5. Na pewno się przydadzą do nich. Dobra. Próbujemy. Jezu, jak dobrze by było, jakby oni już, kurde, się wywalili i... Dobra, 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 dobra. O kurde. Z deszczu porynne troszeczkę wleciałam. Muszę znaleźć dobre miejsce. Dobra, powiedzmy tutaj. I teraz się... O nie, nie, to jednak... A może? Gdzie oni lecą? Tutaj. Dobra. No. Jak się ich kajtuje, to jest całkiem nieźle. Dopóki... Nie dojdę do jakiegoś właśnie miasta, które mnie... Au, 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 au. Ostrzela właśnie. Dobra. Teraz tak, złapmy jeszcze tego. Ten jest. Tutaj jest. O nie, uleczył się. Maciasz. Dobra. Bezpieczne miejsce. No to jest takie mało bezpieczne miejsce, ale to tak, to na pewno potrzebuję. I co? Lecą do mnie. Dobra. Zaczynamy od tego. Aj! Ale że 3 na 1? No, smajcik jest bardzo fajny. Aj! 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 Dobra, żyję i chyba nie mają już żadnych statków. Dobra, zacznijmy sobie od miasta, które jest najbardziej na prawo. I zobaczymy, co z niego będziemy w stanie wycisnąć. Oj, oj, oj. A, ale aż się ta... dźwięk się wywalił jakiś taki dziwny, co? Nie, to tak nie działa. Oni mają dużo większy zasięg niż ja, niestety. Coś czuję, że z tego podbijania to nic nie będzie.
mi się tylko wydaje. Kurde, ile oni mają tych rakiet i wszystkiego, naprawdę. Ała, zostaw mnie. O Jezu, dużo ich. Nawet nie wiem, gdzie lecę. Dobra, może jakoś tak bardziej powoli. Czy ja będę w zasięgu szybciej niż oni? No nie, właśnie nie będę. Kurde. Aj, idź mi z tą. No. Nie, no, nie ma opcji. W jaki sposób podbić planetę macierzystą? Bo nie wiem w sumie, naprawdę. To jest niewykonalne, szczególnie samemu. Nie wiem, jak to zrobić. No, jestem totalnie poza zasięgiem. No nie, nie ma sensu. Totalnie nie ma sensu. Dobra, wywalam stąd. Mnie zaraz zabiją, no. Już sobie odbudowali w ogóle tego. Jakim sposobem? Co im zbije jedną planetę, to ona zaraz znowu powraca. No po prostu... Nie mam jakiegoś takiego super, nie wiem, mocnego... Wszystko po kolei, no. Kalipsa jest dla mnie ważniejsza. Najpierw idziemy na Kalipso. Na pewno te śmiecie, kurde, niebieskie do mnie przyleciały. 100%. A nie, jednak piraci. Ty, i dużo ich. Czemu ich tak dużo? Aj. Dobra, jest git. Statki matka to takie pierdziochy. Nic nie robią za bardzo. No, podleć. Ty, ty, ty i teraz Matula. Dobra, i ostatni tutaj zostali gdzieś. Dawaj mi ich. Kurde. W którą stronę ja lecę? Tędy. Ja pierdzielę. Dawaj go. Up. No. Dawaj forsiaczki. Ogólnie jeśli o siłownię chodzi, to w szczycie formy biegałam na bieżni 9,4 km na godzinę przez 20 minut i podnosiłem 50 kg na dwie ręce. Raz na 7 się męczę i podnoszę max 30 kg. A czemu tak? Znaczy to zależy tylko i wyłącznie od tego, że trochę kondycja spadła? Bo to w sumie różnica się wydaje dość spora, nie? Kontuzję miałam, o. Okay. A co się stało? Co ty tam sobie odpierdzieliłeś? 3 miesiące nie ćwiczyłem. Kurde. No, to jest dość ciekawe, że aż ten, aż tak ogromny to ma wpływ. Dobra, dobra, dobra. Jak my to teraz wymyślimy? A, to jest ta... Układ słoneczny Maiti, a przeczytałam Mati. Tak mówię, kurczę, układ Matiego. Przez 1 miesiąc ledwo chodziłem. To co zrobiłeś? Jak to działa, że wypadł dysk? Znaczy, co się musiało stać? Cześć, Verdon. Co, już gotowy jesteś na granko? I tak zerkasz, kurde. Czy ja już mogę przyjść? O, tu coś jest.
Opowiedz więcej o tej kontuzji, bo jestem ciekawa, w jaki sposób mogłeś się tak, kurczę, dodziabać samemu. Nie wiem, właśnie podniosłem siostrę z ziemi i mi wypadło. Co ty gadasz? Na spokojnie, chętnie też obejrzę zmagania w tej gierce. Nie, ja nie wiem, co ja mam tu robić, szczerze powiedziawszy, bo ciągle mi tej forsy brakuje i nie wiem, jak zarobić kasę. A wszystko tutaj o tą kasę opiewa, tak naprawdę. Wszystkie ulepszenia, wszystko dzięki czemu mogę być silniejsza, zależą od forsy. Już naprawdę 5 razy myślałam o tym, czy jakichś cheatów nie odpalić, bo mnie to wkurwi. No, ci powiem. Ale czekaj. Co ma dysk do kompa z tym? Ale ty jesteś głupek, no. Dobra, zwiedzę jeszcze tutaj do końca te światy. Ale ten jest bardzo ładny. System solarny. Tu jest zielona przyprawa, jest fioletowa przyprawa, żółta przyprawa. Wszystko koło siebie. Szkoda, że nie można jakichś takich notatek tutaj właśnie dodawać, że na przykład ten mi się podoba, to ja oznaczam go, nie? Że on jest fajny. Później nie wrócę do tego, który to jest który, na pewno. No bo dysk. Dobra sobie, no. Ja pierdzielę, ale być przez miesiąc tak naprawdę przykutym do łóżka, to o Jezu. I to jeszcze szczególnie dla kogoś takiego jak ty, jak mówisz, że ty bardzo aktywny tryb życia masz, no to wow. Daj mi, Werdon, jeszcze jakieś 15 minutek i idziemy zaraz grać. Kto tu? Kto to? Z jacyś kolejni przyjemni. Co to jest? Przebywam w pokoju. Macie coś fajnego? A oni też będą mieli, kurde. Chcę się dowiedzieć więcej o waszej rasie. O, no dobra. Tyle się dowiedziałam, że się nic nie dowiedziałam, whatever. Oni mają tylko jedną planetkę. I dobrze. Tyle to ja mam boiler. No i dobrze. Boilerki więcej grzeją, nie? Więcej i na pewno lepiej. O kurde. Ale se wyleciałam, kurde, w kosmos. Nie ten. A nie, mam chyba tą. No mam. Dobra, mam baterijkę. Więc jest git. Tu jeszcze jakieś dobrocie. Mam nadzieję, że dobrocie. No, jak mi się skończy tutaj możliwość, kurczę, znajdowania tych artefaktów, to ja naprawdę nie wiem, co ja będę robić, nie? Szczerze. O Jezu, znowu ekokatastrofa. Ciekawa jestem, jak często takie ekokatastrofy będą się pojawiać, jak już będę miała na przykład, nie wiem, 100 planet, nie? Czy 100 układów solarnych. Jak często będę musiała do wszystkich nich latać? No nie ukrywam, że to jest dość denerwujące. Dobra, doładuj mnie. Ale ja na razie idę z Verdonem grać, także idziemy duo. I więc jak coś, to smajcik na wieczór, tak na, nie wiem, 20, 21. Coś takiego bym obstawiała. Dobra, idę robić tą ekokatastrofę i kończymy to. Tylko nie wiem czemu. Czemu ja mam, kurde, pomagać mu ekokatastrofę zwalczać? Przecież to jest jego planeta. Co ja mam do tej planety?
Keksiki też można w sumie jebnąć, jak kolega chętny. O, jak jeden kolega chętny, to zaraz wszyscy się zlecą. To już nawet w piątkę można by było. Ale nie wiem. Ja bym w sumie na razie solo, znaczy solo duo pograła. A leksiki też można później. Mam taki po prostu, wydaje mi się, taki mood, że nie mam ochoty za bardzo rozmawiać, jak jest dużo osób. Może w ten sposób. O, i nie czuję, kiedy rymuję. Takie mam poczucie. Trzeba nadrobić tą wczorajszą gierkę. Dam radę. My kozaki jesteśmy. Wieczorkiem, Rymkowy, wieczorkiem. Jakoś czasem jest takie poczucie. Dobra, najpierw sobie zapiszmy ładnie i wyjdźmy ze sporka. Wydaje mi się, że dość dużo dzisiaj zrobiliśmy. Mamy o jednego wroga mniej, także dobra. Spore out będzie na później. Są czasem takie po prostu dni, że...